twierdziłeś, że masz kłopoty ze zdrowiem, tak? Że nie możesz walczyć. Podobno zacząłeś widzieć jakieś planki, a Wasilewski nie do końca w to wierzył. No nie, no było coś takiego. Ja nie wiem, chyba brałem w pewnym momencie taką odżywkę amerykańską, shotguna. I zacząłeś widzieć plamy? Przed treningową. To się przejawiało tym, że ja wtedy... Ja jak się dowiedziałem w czerwcu od Andrzeja Wasilewskiego, że ta walka jest bardzo prawdopodobna, no to ja całe wakacje trenowałem, nieważne czy tam byłem w Wenecji, czy później byłem w Mielnie. Ja cały czas trenowałem, naprawdę wtedy zrobiłem dużą, dużą masę, ważyłem około 97 kg, praktycznie bez tkanki tłuszczowej. Byłem wybiegany, wytrenowany, naprawdę bardzo się wzmocniłem. Brałem wtedy tą odżywkę, normalna odżywka, którą można sobie kupić w sklepie z odżywkami, tylko że z tego co wiemy, te amerykańskie odżywki, no tak naprawdę nie do końca wiadomo, co też w środku jest. Mhm. Może coś tam się znajdowało takiego, że przykładowo jak ja się na szeroki uchwyt podciągałem wtedy 30 razy, to na takim dużym westlenie, jak kończyłem to strasznie bolała mnie głowa. Miałem taki ból w głowie, że jakby miało zaraz się zwalić czaszkę. I zacząłem w pewnym momencie w lewym oku widzieć i dalej to widzę. Takie przemieszczające się czarne plameczki. Teraz ja już się do tego przyzwyczaiłem. Ale to fajna zabawa musi być, co? Znaczy to jest... Duża część populacji to ma, tylko że zazwyczaj ludzie nabywają to w późniejszym okresie życia, a nie w wieku tam 20 paru lat. No i to są takie małe... Ja się dowiedziałem już później lekarza, bo byłem i u okulisty, i u neurologa, u neurochirurga. Jeszcze neurolog mnie wystraszył, bo ja mam jakąś torbiel na mózgu, tam 9 czy 14 mm. Mam już ją od kilku tam lat. No i ten neurolog, u którego ja byłem, to on mi zbadał, że ona ma nagle 14 mm, czy tam 21, że ona tak jakby się powiększyła o 6 mm. No i oto dał mi automatycznie absolutny zakaz uprawiania boksu. Ja się wystraszyłem, poszedłem w końcu do neurochirurga. Neurochirurg z dużym doświadczeniem powiedział, że to po prostu mógł być tylko i wyłącznie inny pomiar od innego rezonansu, że jeden rezonans mógł to widzieć tak, drugi tak, że tam się nic nie stało, że nic się nie powiększyło, że taką torbę to najprawdopodobniej mam już od urodzenia i że to nie wpływało w jakiś sposób negatywnie, no ale te bóle głowy, te plamki na oczach, gdzieś po rezonansie magnetycznym stwierdzenie neurochirurga, no spowodowało to, że troszeczkę się wystraszyłem w pewnym momencie, czy ja będę mógł dalej jeszcze boksować. No jasne. A dalej są te plamki, czy... Znaczy tak powiedziałem, dalej gdzieś to widzę, ale teraz... Ale masz tak, że to gonisz, na przykład widzisz i gonisz? No to tak jest, że jak to widzę i skupiam na tym wzrok, to się przemieszcza zazwyczaj na zewnętrzną stronę. Tylko że ja już się do tego przyzwyczaiłem, ja już tego nie widzę na co dzień, nie zwracam na to uwagi. Ale ja zazwyczaj to widać, jak patrzę na jasne tło, jak patrzę przykładowo na białą ścianę albo na niebo, to wtedy to widzę. Tak raczej zazwyczaj, gdy patrzę na coś ciemnego, to tego nie ma. Okej. Okay. Z Mateuszem Masternakiem przegrałeś. Wracamy do poprzedniego wątku z kolei, tak sobie skaczemy z wątku na wątek, przez dziewczynę. Ja w ogóle tak naprawdę wydaje mi się, że to przez dziewczyny, nie jestem w tym momencie w boksie, gdzie powinienem być, bo choćby nawet na początku miałem narzeczoną z Jeleniej Góry, do której jeździłem każdy weekend, robiłem po 1000 km. Przypomina mi się film Testosteron. Ja... A w tej pile to każdy ją piłował jak chciał. No u mnie jest... Jezus. U mnie na szczęście tak nie było, bo to była naprawdę bardzo dobra dziewczyna. Ja ją poznałem w Florida, miała 24 lata, miała przede mną że jednego faceta. Dlaczego koledzy z Knockout Promotions nie do końca Ciebie lubią? Bo masz tego świadomość, prawda? A czy to... Mówią, że faulujesz na sparingach. Mówią, że na sparingi z Tobą specjalnie się mobilizują, dodatkowo się mobilizują. No, tak jest, teraz choćby nawet jak miałem sparingi. Czy ja fauluję? Znaczy nie robię tego specjalnie. Czasami na przykład też któryś z kolegów fauluje mnie, ja nie robię. Nie wiem, gdzieś tam może czasami przytrzymam, bo ja tak naprawdę nigdy nie sfaulowałem nikogo z czystą premedytacją, tak? Więc, ale coś w tym jest, a nie wiem, czy chodzi to może o to, że ja jednak jakby kiedyś boksowałem u tego Zauerlanda, no to tak, miałem złotego Rolexa, drugą mazoletę, łańcuch z blachą, ja miałem pół kilo złota na to sobie. To byłeś strasznym wieśniakiem, tak? No, w pewnym momencie, może nie tyle wieśniakiem, co byłem takim białym murzynem trochę, nie miałem dużego, miałem Tuarega, Jeepa z chromowymi jeszcze felgami, czapeczkę na bok, byłem po prostu bardziej taki yo. Miałem taki design, byłem białym czarnuchem. Czyli wieśniakiem byłeś? No, można tak powiedzieć, no ale... Słuchałem czarnej muzyki, zresztą dalej słucham. Ubierałem się tak, jak się ubierałem. No i nie wiem, też byłem
tam więcej czasu niż tutaj. Oni byli na pewno bardziej zżyci ze sobą, nie wiem, może wiedzieli, że lepiej zarabiam, może to się mi bolało, ale to też tak do końca nie jest, bo ja na przykład z niektórymi kolegami z drużyny mam świetne kontakty, z Damianem, jakim się bardzo lubimy, nie wiem, choćby nawet z Miszkinem czy z Krzyśkiem Bieniasem, to są moi bardzo dobrzy, sympatyczni koledzy. Niektórzy może mają do mnie jakieś żale, też nie wiem za co. Kiedyś Szpilka wyskoczył do mnie po walce we Wrocławiu, jak ja wróciłem. Ja wtedy wyszedłem w oryginalnej koszuli z Guantanamo. Mam koszulę gościa skazanego na śmierć, Death Row, Deadman Walking z numerem. Ja wyszedłem z kuty kajdankami w tej pomarańczowej koszuli, tylko pomarańczowej czapeczce i w pomarańczowych spodenkach. Ale ja wyszedłem tylko wyłącznie raz po to, żeby pokazać coś, tak? Bo podpisałem inny kontakt, chciałem tak po prostu coś tam, miałem taki, chciałem pokazać, że po prostu chcę być teraz wolny, tak? Bardziej wolny niż byłem. I też tam przyszedł do mnie, co, gdzie ty siedziałeś, tego, co, jak? Myślę, ja czemu musiałem siedzieć, żeby wyjść w takim stroju? A ze Szpilką cię nie lubisz, prawda? Zadyma w Zakopanem, o co chodzi? Podobno, nie wiem, podobno uderzył cię z dynki, tak? Tak, uderzył mnie z dynki. No, nie wiem, mi się wydaje, że on wtedy po prostu nie wytrzymywał tempa naszego w górach. To było tak, że no wiadomo, jeżeli idziemy po szlaku, gdzie jest mnóstwo kamieni, jest, nie wiem, gdzieś tam było tak, że nie wiem, wpadłem chyba na niego. No i mi się nawet nie chce do tego wracać. Ja ogólnie nie mam do nikogo z kolegów z drużyny żadnych żali. Ja nie mam, że nikogoś nie lubię. Tak samo lubię Artura, lubię Pawła, lubię innych kolegów z drużyny. Krzyśka Wodarczyka tak samo bardzo lubię. A choć od Krzyśka akurat nie czuję żadnej antypatii w moim kierunku. Ale na przykład tak jak teraz sparowałem z Pawłem, no to też słyszę, że tam nie wiem, Proxa z, na przykład ze Szpilką właśnie krzyczą, dopingują go, tak jakby to było, że nie wiem, że... Przeciwko tobie? Tak, przeciwko mnie. Nie wiem, dla mnie to jest akurat dziwne.